Przechodzimy do punktu trzeciego. Projekty uchwał wnoszone przez zarząd. Sesja jest nadzwyczajna, zwołana w związku z zatwierdzeniem planu finansowego wydatków dzielnicy 18 na rok 2013. Jest to druk numer 1. Proszę Państwa, zgodnie ze statutem i regulaminem plan finansowy dzielnicy powinien być przyjęty w przeciągu 14 dni od przyjęcia budżetu miasta Krakowa. 14 dni wypadało w Sylwestra. Nie spotykaliśmy się w Sylwestra, proszę Państwa. No to jednak taki dzień, który raczej każdy z Państwa zajmował się innymi rzeczami. Dlatego w pierwszym możliwym terminie po tym została zwołana sesja nadzwyczajna w sprawie planu finansowego wydatków dzielnicy 18 na rok 2013. Jest to projekt zarządu, jest pozytywna opinia komisji rewizyjnej. Jest to, proszę Państwa, potwierdzenie naszego planu rzeczowo-finansowego, który został uchwalony już wcześniej. Ten plan jest na kwotę 34 tysięcy złotych. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Jak tam oszacowanie mediów? Pani Radna Ciężar, bardzo proszę. Mieściły się jakoś, miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że we wszystkim się zmieścimy. Proszę Państwa, no, trudno nam jest dzisiaj mówić. Państwo wiecie, że podwyżki są w wielu miejscach, więc będziemy musieli jakoś z tym po prostu walczyć. Ktoś jeszcze w dyskusji? Nie widzę. Dziękuję, zamykam dyskusję. Przechodzimy do trybu głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na punkt numer 1? Proszę o podniesienie ręki. 7, 8, 9. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Widzę, kto się wstrzymał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, proszę Państwa, że projekt uchwała na punkt numer 1 została przyjęta.